Krab tęczowy, maniek. Co jada? No jada jedzenie krabie. W pastylkach lub w granulacie. Coś takiego. Albo bardzo lubi na przykład takie pastylki. O, specjalnie dla niego. Krewetki też to jedzą. Ale generalnie najbardziej to lubi jeść rybki. No. Można mu wpuścić tu jakieś gupiki i on się nimi zajmie. Glonojady tu z nim razem pływają. O, tu mamy na przykład glonojada. I one są na tyle szybkie, że ich nie złapie. Ale bardzo lubi rybki. Można mu wrzucać liść sałaty, tylko oczywiście niepryskanej. Można mu wrzucać też kawałek kurczaka, mięsa z kurczaka, nie surowego. Można mu wrzucać dżdżownicę, tylko po kawałku. Akurat maniek dżdżownic nie lubi. Woli te swoje pastylki i rybki żywe. Żywe albo martwe można mu wrzucać. No. Lubi co jeszcze? No i lubi bałaganić, bo tutaj na przykład ma zamek. O, który zawsze po wymianie wody przewraca. Lubi tą roślinę obżerać. Co wyrośnie nowy liść, to zjada. No i generalnie tu ma taką drabinę zrobioną. I sobie wychodzi po tej drabinie na taką platformę. No, bo generalnie powinien być takim a la terrarium z wodą. Ale on się bardzo dobrze czuje pod wodą. Lubi tu spacerować po całym tym akwarium. No i ma tutaj swój schowek w orzechu. Jeszcze chcę mu zbudować tutaj domek jakiś taki, jeszcze jeden. No i musi mieć wyjście, bo lubi wychodzić i lubi sobie tu siedzieć na górze. Na takiej platformie. Teraz słabo widać tą platformę. Ale tu jest taka platforma. I sobie tutaj tak ten przesiaduje. Właśnie. No i jest bałaganiarzem strasznym. Raz mi, jak nie miałem przykrycia na górze. Tu, o Jezu, jaki kurz. To wyszedł. No i buszował po pokoju. Zwiedzał pokój. Generalnie bardzo ładny, kolorowy. Szkoda, że nie może żyć z rybkami. Znaczy, jakby było pewnie większe akwarium, to by sobie mógł swobodnie tam z nimi żyć i myślę, że wszystkich by nie zjadł. No, ale tak jak mówię, je różne rzeczy. Raz dziennie mu daję. No, przeważnie na wieczór. No. I tak to wygląda życie kraba Mańka. Teraz jakoś ma fazę na przesiadywanie w tym domku z kokosa. Kokosa sam zrobiłem, wydłubałem z niego środek, rozciąłem go, w ogóle rozciąłem go diaksem. I wydłubałem wszystko ze środka i ma domek. Kiedyś w tym kokosie mi się rozmnażały, tylko mniejsza dziura była, glonojady. No teraz jest to dom po powiększeniu dziury, dom Mańka. No dzisiaj nie jest zbyt chętny do współpracy i do filmowania. Może następnym razem coś się uda nagrać.